dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym rozważyć z Wami fragment z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału od 13 wersetu. Fragment, który zatytułowany jest W drodze do Emaus. Mamy tam opisaną historię, jak wracali uczniowie Pana Jezusa do Emaus po tym, jak Pan Jezus został ukrzyżowany. I w drodze do Emaus rozważali ze sobą, rozmawiali ze sobą. Dołączył do nich Pan Jezus i w 21 wersecie zadają i mówią takie zdanie: a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. Tymczasem upłynął już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ten fragment w większym stopniu rozważał podczas niedzielnego kazania nasz kaznodzieja. A dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że bardzo często jest tak, że szybko się zniechęcamy jako uczniowie Chrystusa. Nie umiejąc rozpoznać Bożego planu do naszego życia, bardzo szybko odwracamy się i wracamy do swojego starego, znanego nam dobrze miejsca, do naszego starego życia. A widzimy w tym fragmencie, że musimy być ludźmi, którzy umieją czekać, cierpliwie czekać, aż Boży plan objawi się w naszym życiu, albo go zrozumiemy. Bo ci uczniowie nie zrozumieli tego, co miało się wydarzyć, tego, co się wydarzyło, że Pan Jezus będzie cierpiał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni tego wszystkiego nie rozumieli. Dopiero rozpoznali go po łamaniu chleba. Wtedy, 31 werset mówi, wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonie, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał nam znaczenie pisma? Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenia pisma? Słuchajmy serca. Bądźmy gotowi na to, żeby przyjąć Boży plan, żeby go zrozumieć. Niech nasze serca płoną do Chrystusa i w cierpliwości czekajmy, spróbujmy zrozumieć Boży plan dla naszego życia. Nie odwracajmy się, nie zniechęcajmy się, ale będąc w drodze, pamiętajmy o tym, że to Chrystus jest naszym Panem, że to my jesteśmy Jego naśladowcami i my idziemy za Nim. Radości w Panu, pozdrawiam. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, widzimy się jutro.